Witam Państwa zgodnie z nową tradycją, bo trzeci raz to już jest tradycja. Mamy piątkowy poranek TOK FM. Raz w roku w lekko zmienionej figuracji, a może bardzo zmienionej figuracji w moim programie w Onecie w Newsweeku. I goście, ojciec prowadzący dzisiaj członek Trzutki, redaktor Żakowski, Wiesław Władyka, Trzutka i Tomasz Wołek, Trzutka. Panowie, będziemy rozmawiać o tym, co się zdarzyło, a może nawet w większym stopniu, co się zdarzy w przyszłym roku, ale chciałbym, żeby wstępem, punktem wyjścia i taką trampoliną, od której się odbijemy, to były moje życzenia w tym samym programie sprzed roku. To zobaczmy. I dojechania do listopada, nie wiem, jakie to będą terminy, ale tak, żeby w grudniu, za rok mniej więcej, po wyborach samorządowych, żebyśmy my mieli w Polsce poczucie, że jest. Pewności na pewno nie będzie, ale że jest całkiem realna szansa, że 3/4 mamy już za sobą i że trzeba po prostu wziąć się w garść, popracować i za rok może być jeszcze lepiej. No to co, spełniły się życzenia? No zmieniłeś koszulę. Poprawiłem się, bo taki się rozwalony byłem w tym fotelu. Koszulę zmieniłeś. W dużo lepszej formie jesteś, Tomek, wiesz? Tak, poważnie? Na wrażenie półżywego, a teraz jakby... Bo wtedy była połowa, a teraz już 3/4. Może dlatego. Dlatego, że jednak nadzieja się pojawia. Dobra, jest lepiej niż było rok temu? Tak, jeszcze na porządku to jest 1/4 w stosunku do 4/4, bo no tak. Pierwsze wybory, bo tutaj te ułamki mi się No mieszają. Nie, 3/4 za nami. Liczymy od 2/15. Ja może poprośmy jakiegoś inżyniera. Przed nami. Słuchaj, podejrzewam, że Państwo są zdolniejsi z matematyki niż my. To co, to jest lepiej niż było rok temu? Ja myślę, że jest lepiej, bo... Wtedy, rok temu, przewaga PiS-u wydawała się przytłaczająca, przygniatająca. Ta jego teflonowość, jego odporność na kryzysy, których nie było tak wiele zresztą, a w każdym razie, które nie odbierały tchu. Były kryzysy pierwszego typu, tak. Prawnego, konstytucyjnego, a teraz pojawiły się nowego typu kryzysy. Tak. A teraz, po raz pierwszy chyba od dłuższego czasu, możemy sobie wyobrazić, i to nie fantazjując, nie bujając w obłokach, że ten PiS można naprawdę pokonać. To się ujawniło, to gdzieś wyszło z ludzi, to przekonanie. Ono się zamanifestowało, no, zwłaszcza w miastach, i to o różnej wielkości podczas wyborów samorządowych, ale nie tylko. Uważam, że w przeciągu tego roku nic nie poszło na marne. Ani protesty uliczne, wszystko jedno jak liczne, ani obrona sądownictwa, no ona jakiś ograniczony skutek jednak miała. No musiała wkroczyć oczywiście Unia Europejska, ale wkroczyła także pod wpływem tych protestów. Opozycja, no jeszcze może nie tak jakbyśmy chcieli, ale jakieś ruchy czy kroki ku zjednoczeniu podjęła, w każdym razie zbliżeniu się. A ostatnio ku rozwiedzeniu? No tak, po drodze jakieś oczywiście epizody czy incydenty. A PiS objawił więcej słabości niż można było przypuszczać. Myśmy w gruncie rzeczy o tym wiedzieli, ale ta twarz PiS-u, która wyjrzała teraz, to oblicze, które się ujawniło, to jest oblicze pazernych, chciwych, niekiedy nikczemnych ludzi walczących tylko o władzę i forsę, o nic więcej. Nie widać idei. Nie Czyli widać... rok temu jeszcze widziałeś ideę? No mówiono o ideach. W tej chwili to są już tylko slogany, za którymi nic się nie kryje. Widać gołą władzę i goły szmal. Wiesław? No tak, ja się chyba zgadzam z tym, co mówi Tomek. Mnie się wydaje, że jesteśmy w takiej fazie, chciałbym wierzyć, schyłkowej PiS-u, aczkolwiek nie możemy się za bardzo pocieszać i mieć taką stuprocentową nadzieję, że wszystko jest pozamiatane. Pamiętasz, co Stalin mówił? Najgorszy jest zawrót głowy od sukcesu. Tak. No więc właśnie. Niemniej fakt, że coś się zatarło i że cały ten impet oraz ten złowroga siła, która się jeszcze rok temu ujawniała i wydawało się, że nie sposób ją zatrzymać, że ona będzie wolno lub szybciej, ale będzie osiągała swoje cele. Psucia, erozji, zawłaszczania, upartyjniania, jak i też rozkradania tego państwa, że tego nie trudno będzie zatrzymać, zwłaszcza, że suweren cały czas wiernie stał przy w tej części elektoratu pisowskiego stał wiernie przy Jarosławie Kaczyńskim. Mnie się wydaje, że od momentu, kiedy wielka nadzieja się pojawiła w partii, czyli Morawiecki, że od tego momentu zaczęło się to wszystko psuć, że zatarło się. Słyszę tęsknotę za panią Beatą w twoim głosie. Nie
niech tak będzie. No i niech tak będzie, ale to być może jest koincydencja, albo to jest dowód na to, że tak zwane błyskotliwe manewry Kaczyńskiego, one prędzej czy później się autokompromitują. On miał ileś zawsze takich pomysłów, co to niektórzy nasi koledzy publicyści z naszej jak gdyby strony, no zachłyśnięci byli wielkim geniuszem Jarosława Kaczyńskiego, jak on nas wszystkich umiejętnie roluje, tak? Jak się przesuwa do centrum, jak się zbliża do Europy, jak się, że tak powiem, urzeczawia, jak młodnieje, jak pięknieje, a sam spokojnie może pozostać na pozycjach rentiera czy patrona, tak? I to się gdzieś zaczęło chrzanić właśnie, na szczęście. I mnie się wydaje, że nawet jeżeli tego zwycięstwa nie będzie, to jednak ta schyłkowość tej formacji, jak i schyłkowość samego Jarosława Kaczyńskiego jest moim zdaniem już bardzo silnie widoczna. Ja nie widzę tąpnięcia w sondażach po stronie PiSu. Widzę spłycenie prawdopodobnie poparcia, ale to jest trudne do zmierzenia. Wydaje mi się, że rzeczywiście to ruch w górę się w każdym razie na moje oko zakończył. Ale żeby nie było tak przyjemnie, no to powiedziałbym tak. Nadzieja na to, że PiS się kończy, jest zakłócona. Rozczarowanie, że opozycja się nie zbiera. To jeszcze, możemy to przerzucić do nawiasu, do sekcji pod tytułem przyszłość, ale jeszcze chciałem o tym roku, którym... Ale to właśnie o tym roku, tak? To zacznijmy. Bo było dużo różnych inicjatyw. Jak zbudować wielki obóz, który pokona Prawo i Sprawiedliwość, bo społeczeństwo dokonuje dobrego wyboru, moim zdaniem. 60% mniej więcej społeczeństwa jest przeciwko władzy PiSu. Tak. Albo nie jest zapisem przynajmniej. Ale nawet, bo to nie jest zapisem nawet 60 kilka, jeszcze tam Kukiza można wtedy. Tak? I wystarczy to zebrać. Wydawało się mnie rok temu, że to się uda zebrać. Dziś nie jestem o tym przekonany. I teraz, dlaczego tak jest? Bo to jest, mi się wydaje, fundamentalne. Za chwilę do tego wrócimy, ale ja bym chciał, bo ja się zgadzam z waszym opisem, tylko wy opisaliście, co się dzieje, a ja chciałem zadać strasznie oryginalne pytanie pod tytułem dlaczego? Co się stało? Bo zeszłego Sylwestra wchodziliśmy w nastroju, kiedy jest nowy premier, generalnie jest narracja pod tytułem PiS idzie do centrum, siły opozycji wydają się na wyczerpaniu i wydaje się, że ten rok następny, czyli ten, który teraz mija, będzie rokiem PiSu. I nagle wszystko się zaczęło, nie powiem koncertowo, ale sypać. Co było kijem szprych? Co się zdarzyło? Ten manewr z pójściem do centrum się nie udał. Oprócz tego widocznego gołym okiem słabnięcia samego Jarosława Kaczyńskiego, ujawniły się wewnętrzne tarcia w PiS-ie. Walka frakcyjna, często bardzo zażarta, ostra. Tego wcześniej nie było, a w każdym razie było to schowane pod licznymi dywanami. W tej chwili to wyszło na powierzchnię, w dużej mierze. Też jeszcze nie całkiem. Jeszcze wyjdzie bardziej, moim zdaniem. Zwłaszcza w miarę słabnięcia Kaczyńskiego. Te siły odśrodkowe się ujawnią. No i nastąpiło w dużej mierze przebudzenie sporej części społeczeństwa, do tej pory patrzącego... Wiesz, to nic Tomek nie wskazywało w tym roku. To w zeszłym roku, można powiedzieć, 2017 ludzie wyszli na ulicę. To się kumuluje z biegiem czasu. Te wszystkie wystąpienia o bardzo różnym charakterze. No i wreszcie trzecia rzecz, bardzo ważna moim zdaniem. Wkroczyła do akcji i zaczęła wypełniać swoją powinność Europa, Unia Europejska, świat. Świat zobaczył nie tylko wielu ludzi do tej pory niepewnych, zdezorientowanych albo naiwnych. Świat zobaczył prawdziwą naturę PiSu. Mi się wydaje, że oczywiście są jakieś jeszcze głębsze przyczyny, co to brakuje mi kwalifikacji. Liczę na to, że Jacek coś tutaj nam podpowie. Jesteś profesorem. Ale profesor. Ale nie, tylko chcę powiedzieć, że właśnie jak się przypatrzeć przykładowi węgierskiemu i naszemu, to widać o kolosalne różnice też pewnej głębokości społecznej, jak i takie, jak to się uczyniamy, repartycji zachowań. To znaczy, tam jest Budapeszt i prowincja, a my mamy jednak miasta i mamy regiony i to jest zupełnie inny obraz taki topograficzny, który należałoby rozwinąć, ja tylko grubym flamastrem to rysuję. I druga sprawa to jest, że ta władza się obnażyła. Po prostu po dwóch latach
wszystkie jej kłamstwa, wszystkie jej takie też fałsze sztuczki, socjotechnika, która działała i nawet działała w taki sposób cyniczny po stronie odbiorców. Oni mówią, no dobra, no oni oszukują, ale dali, tak? Obiecali, ale robią. Są lepsi i sprawniejsi socjalnie niż na przykład poprzednicy. Biorą, tak? Ale nam też dają. Ale też nam dają, dzielą się, tak? A też każdy kradł, oni tam kradną, nie kradną, swoje biorą. W końcu coś dziwnego, a to jednak po dwóch latach nastąpiło być może takie podprogowe irytacja, zmęczenie tą manierą takiego fałszu nieustannego, w której no mistrzem jest nowy premier, mistrzem po prostu. On ma taki no z Pinokia, prawda, jak jeździ po tym kraju i tam opowiada te swoje rzeczy. Zmęczenie prezydentem Dudą, który po prostu jest katastrofą dla tej ekipy, ona sobie z tego nie uświadamia. Ktoś mi zaraz, Jacek, na pewno mi powie, że w elektoracie on ma dalej niezłe notowania. Niemniej gdzieś to się wszystko rzeczywiście kumuluje, czyli dodaje człowiek, do siebie. Czyli człowiek, który otworzył PiS-owi wrota do władzy, być może otwiera PiS-owi wrota do klęski. Do klęski. Moim zdaniem to zmęczenie, co w wyborach samorządowych się pokazało, że duże miasta, czyli ten środek społeczny, te środowiska najbliższe Europie, że one nawet jeżeli nie przystępują do jawnej rozprawy czy dyskredytowania chociażby prezydenta czy partii, to jednak są na innych pozycjach emocjonalnych, psychologicznych i takich moralnych niż były rok temu. Ty zauważyłeś, że PiS ma wciąż dobre notowania, ale sam mówisz, jakby ten oddech się skrócił. Znaczy, ja mam wrażenie, perspektywa że PiS jest, wchodzi w taką to, co fazę, się zdarzyło, której ma dobre notowania, ale płytsze. To znaczy ludzie w dalszym ciągu są gotowi głosować na PiS, żeby nie dopuścić Platformy i tak dalej do władzy, ale już bez takiego przekonania jak rok temu. I to widać po publicystach, na przykład prawicowych, prawda, Zaręba i tak dalej, którzy robią się wachliwi. Wiesz, bo to może trochę jak było, chyba Passent napisał to Franceskiemu, że cała sztuka polega na tym, żeby grać w drużynie, ale nie aż tak, żeby z nią spadać z ligi. Więc no tak, to trzeba trochę pokombinować, nie? To jest jedno, ale to niekoniecznie jest to, bo ja uważam, że jednak też wśród głosów PiS-u jest czynnik ideowy i że ludzie są rozczarowani po prostu. To jak my jesteśmy rozczarowani na naszą reprezentacją polityczną, tak oni są swoją rozczarowani. To mi się wydaje istotne, ale rzeczywiście nie widzę tej istotnej zmiany takiej w postawach ludzi i wydaje mi się, że ona jest nawet mniejsza niż bym się spodziewał, biorąc pod uwagę, jak dużo złych cech tego środowiska się pokazało. Tak, pazerność straszliwa i taka irytująca dla zwykłego człowieka, no te nagrody dla rządu na przykład, no, oburzające, to co wystąpienie Szydło należało się. No, ale potem prezes obciął. No tak, prezes obciął, ale oni patrzą na swoich, no, ta Szydło jednak taka jest, a nie traci popularności, tak? No to, co się stało w KNF-ie, tak? No wstrząsająca historia. Ludzie to widzą na prowincji w wielu miejscach, to się dzieje, bo to my widzimy te centralne objawy. To już zeszło objawy. Nisko bardzo. To tak? Zeszło bardzo nisko. I wydaje mi się, że to powinno budzić reakcję. Dlaczego nie budzi reakcji? A może budzi? Może budzi. A może ludzie mają instynktowne przekonanie, że tak naprawdę przyjdzie ten moment, kartka, długopis i nie ma co się teraz szarpać? Ale nie, bo to widzisz w sondażach, to nie jest szarpanie się. W no nie, ale spada nie rządowi, spada prezydentowi, spada, wiesz, partia się jakoś ale tam... Ale jeszcze jeden czynnik to... Nieistotnie. Mianowicie w tym roku, w przeciągu tego roku, wypaliło się chyba definitywnie paliwo smoleńskie, które jednak bardzo dźwigało ten twardy, żelazny elektorat PiS-u. Ale on twardy cały czas oparcie. Jest. Padł Macierewicz, wydawałoby się polityk niezatapialny. Poprzez upadek Macierewicza Kaczyński, prawdopodobnie słabnący Kaczyński, dał sygnał, że nawet nie tylko dlatego, że się obawiał tych wojsk terytorialnych, prawda, własnej formacji czy własnej grupy Macierewicza. On moim zdaniem dał sygnał, nie ma ludzi niezastąpionych. Mogę każdego wyrzucić. A moim zdaniem do doniesienia Tomka Piątka, Tomasza Piątka na temat agenturalnych powiązań Macierewicza miały bardzo duże znaczenie, bo one też w moim głębokim przekonaniu bardzo utrudniają
utrudniały Prawu i Sprawiedliwości sprawy obronne, natowskie, relacje ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. Teraz jak generał Mattis odchodzi, to to się może zmienić, bo dla Trumpa takie rzeczy mają inne znaczenie. Ale to blokowało patrioty i wiele innych... Ale kontrargument jest taki, że Kaczyński mówił wprost swoim zaufanym ludziom po niegdysiejszych wizytach u Tadeusza Rydzyka, że to jest ruski agent. A mimo to współpraca... Myślę, że wydaje, że to jest chyba słuszne, tylko ja bym powiedział tak, że to wypalenie się religii smoleńskiej, właśnie odstąpienie od niej całkowite, tak? To jest też opowieść o tym, że... Zostało zastąpione pomnikami. Pomnikami, prawda, pomnikami, ale to wszystko są erzace, prawda, w sensie emocjonalnym, tak? Bo ten Smoleńsk to grzał, on ciągle, prawda, te miesięcznice, pamiętacie... Tylko to... tak swoją drogą się zastanawiam, czy przepraszam, że ci przerywam, ale czy to trochę nie jest tak, że obnaża to trochę też błędy poprzedniej władzy, że jak się okazuje, że ten stanął pomnik, wypaliła się religia. Może trzeba było ten pomnik wcześniej postawić, tak na marginesie. Że to oni musieli postawić. Nie, oni musieli postawić. Dobra. Ja tylko jedną rzecz bym ci tu wrzucił i oddaję głos. Czekam na ruch Putina z oddaniem wraku. Bo rzeczywiście z punktu widzenia interesów rosyjskich, które realizował Antoni Macierewicz w pomocy religii smoleńskiej... Powinni oddać teraz. No to jest bardzo niepokojące, że ona zgasła. I trzeba coś dorzucić. Moim zdaniem to jest wrak i na miejscu Putina, panie prezydencie, natychmiast bym ten wrak wysłał do Polski. Niech on jeździ z Macierewiczem po kraju. To jest jedyna szansa, żeby jeszcze Polskę rozwalić bardziej niż teraz. Tak, to chyba słuszne jest, ale ja bym tylko powiedział jeszcze jedno, że moim zdaniem nie dzieje się tak bezkarnie, że za każdym razem można cynicznie a to rozgrzać płomień smoleński, a to wygasić. A to iść na ostro, a potem włożyć aksamitne szaty pokojowca, prawda? To się kilka razy już robiło i moim zdaniem przynajmniej dla środka sceny politycznej, dla tego elektoratu, który... Wachliwego, kombinuje, zastanawia się, uprawia jakiś koniunkturalizm życiowy, prawda? To jest już chyba trudne do zniesienia. Po prostu... Że nawet Szuler czasem powinien być poważny. Tak, że czasem tak. Albo ile razy mogę dać się oszukiwać, dwa razy mogę udać, że jest... Tu Morawiecki fatalną robotę zrobił PiS-owi, jak najbardziej. Ponieważ to on miał być tym pomostem do normalności, prawda? Z ery Macierewicza do ery Morawieckiego. Tak. A okazało się, że jest na odlocie, że prawda, wygaduje głupstwa. To skłania mnie do zadania pytania, krótka odpowiedź z uzasadnieniem. Człowiekiem roku 2018 w Polsce był? No dobre pytanie. W sensie pozytywnym? Ja, jakimkolwiek, bo to jak magazyn Time, to po to kiedyś tak, Hitler był, nie? Także spoko. Szary człowiek, bym powiedział. Szary człowiek? No, ale to poprzedni rok. Szary człowiek. Myślę, że Morawiecki, który miał pokazać inną twarz PiS-u, a jego premierostwo pokazało, że nie ma żadnej innej, że to jest ta. Nie tylko, Tomku, on pokazał coś wyjątkowego. Plus, przepraszam, od czasu, słuchajcie, IPN-u, którego on nie był w stanie ani zakajstrować, ani opanować, pokazał, że tak naprawdę nie jest panem i władcą i prawdziwym szefem rządu, tylko jest w 100% zakładnikiem tej ekipy i musi wypić to mleko, nawet kiedy jest kompletnie bez sensu rozlane. Ale oprócz jego błędów, czy zaniedbań, czy zaniechań, on pokazał także pewien bardzo obrzydliwy w ludzkim wymiarze aspekt. Ta jego wypowiedź nagrana, to szydercza satysfakcja z tego, że Kubica połamał się tak straszliwie, no, wystawia mu od strony moralnej jak najgorsze świadectwo. A w badaniach zaufania fan... Spada rząd, a ja tu bym się zgadzał z Tomkiem, to znaczy to są takie rzeczy, na przykład dwie tezy stawione dość powszechnie w zeszłym roku, w tym mijającym roku, z którym bym polemizował właśnie, że z tych taśm to nic nie zostało. Otóż ja uważam, że po kasecie Morawieckiego, po tym co ujawnił Onet i szczególnie po wypowiedzi pod tytułem ci idioci, klienci mojego banku BZWBK to wierzą w te kretyńskie reklamy, plus wypowiedź o Kubicy, w jakimś sensie
przekreśliły pana Morawieckiego w oczach politycznego centrum. To jest jedna odpowiedź. Drugie zdanie często powtarzane w minionym roku. Nowacka nic nie dała koalicji. Otóż według mnie całkiem dużo dała. Ale to do dyskusji oczywiście, bo to nieweryfikowalne, prawda? Chciałbym na jakimś oddechu dokończyć swoją myśl. Człowiek roku. Tak, człowiek roku. Dlatego, że ja się zgadzam, że można szukać człowieka wpływów pewnych. To znaczy, jaki wywar wpływ. I tu Morawiecki jest bardzo poważnym kandydatem, ale mam taką potrzebę emocjonalną, żeby szukać pozytywnego wzorca, prawda? Jakiegoś, tak jak rok temu moglibyśmy powiedzieć, że obywatel był takim człowiekiem roku, prawda? Ktoś, kto obywatelską postawę reprezentował. Tak, ja bym szukał kogoś obok sędziego Tulei. To znaczy nawet nie sędziego tego wypasionego z Sądu Najwyższego któregoś, bo to są dygnitarze, to są arystokraci zawodu i oni grają trochę inną grę. I są w jakimś sensie nienaruszalni, prawda? Jak się okazało. Ale też nie są naruszalni tak... A jak nie, to idą na emeryturę, to idą nie jest emeryturę, źle. Które mają spokojne lądowanie. Ale szeregowy na poziomie regionalnym sędzia, który... Ryzykuje. Jest młodym jeszcze człowiekiem, ryzykuje całym swoim zawodem i swoim życiorysem. Piękna postawa, dzielna i skromna przy tym, a jednocześnie taka otwarta. I ja bym właśnie głosował na sędziego Tulei. A ja bym głosował, nie dezawuując w żadnej mierze tej kandydatury, na naszą koleżankę, dziennikarkę Ewę Siedlecką. Nikt nie zrobił w Polsce w ostatnich latach tyle dla zrozumienia trudnych, niekiedy skomplikowanych problemów prawnych, jak ona. Robi to z żelazną konsekwencją i dzięki niej stopień właśnie prawnej świadomości, rozumienia prawa bardzo się podniósł. Fantastyczna książka, musimy zareklamować, prawda? Koniec roku Ewy Siedleckiej, Sędziowie mówią. Ja bym wspomniał o grupie kilkorga prawników, no młodych w sumie wciąż, trochę z tego samego porządku, powiedziałbym, moralno-etycznego, czyli o ludziach, których też to byłem wielkim orędownikiem, żeby to im przyznać nagrodę Teresy Torańskiej za działalność obywatelską, czyli młodych prawników z organizacji, stowarzyszenia niesformalizowanego Wolne Sądy. Ponieważ oni wykonali wielką pracę edukacyjną, pomagają sędziom, o których mówił Wiesław, pomagają prokuratorom, pomagają prawnikom, którzy mają u tej władzy, przepraszam za sformułowanie, przechlapane. To są w większości adwokaci, ludzie, którzy świetnie sobie w tym zawodzie radzą i mogliby kompletnie się z problemami państwa tak naprawdę niemal nie zderzać, a oni wyłącznie dla potrzeb dobra publicznego, że tak powiem, wykonali i wykonują gigantyczną pracę. Błysnęła też w jak najlepszym tego słowa znaczeniu gwiazda, nie zawaham się tak powiedzieć, profesora Matczaka, znakomitego prawnika, wcześniej niezbyt może znanego, który zdobył sobie ogromną, świetną reputację. I on na troszkę innym poziomie niż Ewa Siedlecka, no bo on nie jest dziennikarzem, ale on też uczynił niesłychanie wiele, żeby prawo, zagadnienia prawne stały się bardziej zrozumiałe dla normalnych zwykłych ludzi. Jak już robimy takie zestawienie, to myślę, że trzeba by dorzucić tutaj jeszcze doktora Bodnara, który wydaje mi się, że jest taką, mógłby służyć za taki wzorzec w Sewr przyzwoitości i tego, jak... No, nie wiem, czy urzędnik państwowy, czy można doktora Bodnara uznać za urzędnika państwowego? Państwowy właśnie w 100%. No, ale właśnie taki niepartyjny. Państwowiec prawdziwy z krwi i kości patriota. Dobra, a Jacek powiedział, że społeczeństwo wykazuje ten racjonalny odruch, bo 60 ponad jest przeciw PiS-owi, więc zadaję w tym momencie pytanie trochę amatematyczne. Co zrobić, żeby w październiku 60 okazało się większe od 40? Bo to jest kluczowe pytanie na ten rok i być może na całą następną dekadę. No, ja myślę, że w planie politycznym to rzeczywiście najciekawsza będzie próba porozumienia, nie chcę nazwać zjednoczeniem, porozumienia się różnych odmian i odcieni opozycji. Albo bardzo nieciekawe będzie. Ale powiadam, no to mówię o próbie, nie wiemy, jaki ona efekt przyniesie. Bo oczywiście będą dalej trwały w łonie PiS-u i nie zmieni tego zbliżający się termin kampanii
parlamentarnej, czy wcześniej europejskiej, będą trwały wzajemne podchody, wzajemne wycinanie się grup, walki frakcyjne. No ale na to nie mamy wpływu. Natomiast możemy mieć umiarkowany wprawdzie wpływ jako publicyści, komentatorzy na to, żeby dopingować tę opozycję wszelkich odcieni do tego, aby przynajmniej zawarła jakiś pakt. O tym mówił marszałek Borowski między innymi, bo w takie zjednoczenie opozycji mechaniczne nie za bardzo wierzę. Tu jest potrzebny blok, pakt, koalicja, no tak. Różnie możemy to nazywać. No tak, czy może być drużyna bez Wałęsy? Może być drużyna bez... A może z Wałęsą? A może z Wałęsą, ale mi się wydaje, że to niestety jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ w mojej ocenie Grzegorz Schetyna ma poczucie, że to on opanował stronę opozycyjną i nie będzie się nie udzielił z nikim. I to zamyka drogę w zasadzie do stworzenia jednego bloku. A skoro dwa bloki opozycyjne, to czemu nie trzy? I wydaje mi się, że ta szansa niestety przez egoistyczną postawę lidera Platformy Obywatelskiej została zmarnowana. Tu jest, wytwarza się taki syndrom, zwłaszcza po wyborach samorządowych, to jest, gdzie Platforma zmiażdżyła przez, w polaryzacji całą opozycję poza sobą. Wytwarza się taki syndrom, który też widzieliśmy w wyborach prezydenckich, to znaczy absolutna dyscyplina. Prawda? Tylko absolutnie zdyscyplinowani. Wtedy cały Senat idiotycznie zagłosował za referendum Bronisława Komorowskiego, przyniosąc wstyd tym wszystkim głosującym idiotycznie senatorom. Teraz zobaczyliśmy to w Radzie Warszawy, która bez żadnej debaty zgodziła się na głosowanie bardzo ważnej sprawy bez rozmowy. Już nie chodzi o to, czy dobrze głosowali, czy nie dobrze. Proszę, to od razu kontroluję. Czyli przyjęli obyczaj PiSu, tylko w gorszej formie, na rozkaz. Nie będzie zjednoczonej opozycji przez Schetynę, zgadzasz się? Nie zgadzam się. To znaczy, ja nie uważam, że jest to przesądzone, jest tak katastroficzne, jak ty to przedstawiasz. Mnie się wydaje, że Schetyna ma tendencję do gierek i zresztą naturalne to jest dla kogoś, kto ma taką pozycję na rynku, prawda? I on próbuje ją wykorzystać i zmaksymalizować, ale sądzę, że tam też jest Platformie. Zrozumienie, że jakiś rodzaj bloku, porozumienia, idąc za twoimi sugestiami sprzed lat, bo ty żeś to pisał już wcześniej, że to istnieje i że jest szansa. Bloku tak, ale porozumienia nie. Ale blok jako siła, która łamie wygraną PiSu. I to jest decydujące. Na warunkach hegemona. Nie, bo to wcale niekoniecznie, dlatego że wyobraź sobie sytuację, że na drugi dzień po wyborach, jeżeli ta hegemonia będzie demonstrowana po chamsku, ten blok się rozpada. I wówczas, ale on nie powstanie z tego powodu. Ale moim zdaniem może powstać jako porozumienie ku zwycięstwu. Ale ja bym jeszcze ważne, o jednym elemencie. To jest jeszcze nauczka pod tytułem kałuża. Tak jak ty mówisz, że trzeba inteligentnie lepić, żeby się nie rozwaliło, bo to się może... Bo to wygrywamy się wybory i się nagle okazuje, że 10 przechodzi na drugą kubkę i nie mamy w rządu. Nie? Ale jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że mnie się wydaje, że to, co Kongres Obywatelski niedawno odbywał się, prawda, w Muzeum Polin pod auspicjami Adama Bodnara. I ja tam zajrzałem i to były dwudniowe obrady, fantastyczne, muszę powiedzieć. Tak. Ileś paneli, gdzie ludzie się zaprezentowali właśnie wokół różnych tematów jako obywatele. Otóż ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że ten rok to jest nie tylko problem opozycji politycznej, która tak czy inaczej pójdzie do wyborów. Ale to jest wyalienowany trochę fenomen polityczny, prawda? Bo to są partie. A chodzi o opozycję obywatelską i społeczną, czyli o tę całą energię, która tak czy inaczej w wyborach się manifestuje. Moim zdaniem wybory samorządowe w miastach wygrała nie opozycja polityczna, wygrała opozycja społeczna. A czy jest fair rozdzielanie tego? Moim zdaniem to jakoś jest oczywiście w korelacji ze sobą, ale zauważ, ile jest energii, ile jest organizacji, ile jest różnych środowisk, które wręcz unikają bezpośrednio partyjnej afiliacji. Chodzi mi o to, czy jesteśmy fair wobec opozycji. Ja nie mówię, żeby ją teraz
wiesz, pod kloszem i żeby absolutnie nie obsztorcowywać, nie krytykować. Nie. Natomiast powiedzmy sobie też szczerze, że żadna opozycja w Polsce od 30 lat nie funkcjonowała w tak dramatycznych okolicznościach, tak. Kiedy wywiązywanie się z mandatu posła oznacza, że dostaniesz pokieszeni. Ku temu, żeby to tak spuentować, że po stronie opozycji obywatelsko-społecznej, moim zdaniem, nastąpiła bardzo interesująca i ważna ewolucja. Tam się pojawiło myślenie polityczne. Zauważcie, ile było w ruchach miejskich. Przeistoczy w ruch polityczny? Nie, tylko że oni zaczęli też kalkulować. Ale też ważny jest drugi element, w drugą stronę, no żeby ta opozycja partyjna, że tak powiem, żeby ona zrozumiała, że się musi dogadać. Ale że ona rywalizuje. To też jest naturalne. Nie. Naturalne w polityce jest reprezentowanie. Partia polityczna ma reprezentować swój elektorat. A u nas jest tak, że partia polityczna konkuruje ze własnym elektoratem. Konkuruje z ruchami społecznymi. Prawda? Z takimi inicjatywami, jak inicjatywa Bodnara, Kongresu Praw Obywatelskich. Ponieważ w moim głębokim przekonaniu optyka liderów politycznych jest taka, że dla nich ważniejsze jest, żeby być liderami, niż żeby być liderami wygranej partii. No nie, tylko oni teraz wiedzą, że jak będą przegrane wybory, to oni wszyscy idą pod kostę. Nie, w dalszym ciągu będą liderami. Co do Schetyny, Jacku, nie zgadzam się z jednym. No nie jest winą Platformy, która przestała być arcypotęgą, ale jest największa i najsilniejsza. No nie jest to jej winą. Nie jest jej winą, że na czele stoi poważny, jest dużego kalibru. To, że nie zorganizowała kongresu ruchów ale politycznych i społecznych, tylko próbuje cały czas pod siebie pracować. Ale czy naprawdę bylibyśmy szczęśliwsi, jakby Platforma próbowała zagospodarować tę część przestrzeni publicznej, która jest właśnie dobrze, że wypełniona w naturalny sposób przez obywateli i ruch obywatelski. Współpraca jest. Od razu byłby zarzut, że oni próbują na to łapę położyć. Współpraca. Tak wystarczało, że się na demonstracjach politycy pojawiali, już było, co wy tu robicie? Chcecie nam ukraść nasz ruch obywatelski? Nie. Dlatego styl się liczy niesłychanie. Współpraca miał rację. Czy rywalizujesz o rząd dusz z ruchami społecznymi, czy się z nimi integrujesz w walce przeciwko dyktaturze? I moim zdaniem ten drugi wariant cały czas się nie realizuje. I obywatele RP są z boku, nie są wciągnięci, wolne sądy nie są wciągnięte, te ruchy praw obywatelskich różne nie są wciągnięte. Bo niektóre Platforma nie próbuje chcą dać się wciągnąć czy wyjść. I może dobrze też. Tu są różne ambicje i egoizmy często grają. Klucz moim zdaniem leży w słowie współpraca, czy w słowie porozumienie. Niesłychanie ważny jest styl. Tu profesor ma rację. Gdyby Platforma i Schetyna przyjęli postawę arogancką, postawę wyższości demonstrowaną, w dodatku jeszcze agresywnie, czy jakoś nieprzyjemnie, to pełna zgoda. Ale przecież to może być inny styl. To może być zachęta do współpracy. Idą maksyma napoleońska. Maszerować osobno, uderzać razem. W polityce odpowiadasz za efekty, a nie za intencje. Efekty są takie, że tej integracji nie ma, a odpowiedzialność ponosi najsilniejszy partner ewentualnie. Na razie nie ma. To jest dość proste. Zobaczymy jeszcze, kiedy wybory. Pytanie konkretne. Robert Biedroń. Wielka szansa opozycji, czy wielka szansa Jarosława Kaczyńskiego? Wielki znak zapytania, bo ktoś poczynił taką spekulację, że gdyby teoretycznie Biedroń zgarnął w wyborach parlamentarnych powiedzmy około 15% i wszedł w porozumienie z pozostałą częścią nie PiS-u, to można byłoby tutaj coś próbować. Ale jeśli Biedroń zdobędzie 5% na przykład, czy 7%, to nie zbuduje niczego, a tylko uszczknie, ujmie i to nie PiS-owi głównie, ale nie PiS-owi. Ale jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. No niestety, nie ma rady. Znaczy tu mamy dobrą sekwencję, na razie przynajmniej, bo nie wiemy, kiedy będą wybory parlamentarne. Może być zła za chwilę. Na razie sekwencja jest dobra. Jeżeli Biedroń pójdzie do wyborów europejskich, tam zrobi jakiś wynik, ukonstytuuje to swoją grupę, tą swoją formację polityczną, to po wyborach europejskich będzie miał wybór. Albo startować jako samodzielny komitet, albo wziąć udział z Platformą i Koalicją Obywatelską i tak dalej w jednej liście. To będzie ważny wybór. A co jego wyborcy powiedzą, entuzjaści? W jednej, to zależy, jak to się przedstawi, bo w polityce narracja jest bardzo ważna. Jeżeli powie, zachowujemy naszą tożsamość, Platforma jest, no wiadomo jaka jest Platforma, tu może pojechać sobie na nią, ale robimy wspólną listę, bo jest dąd i chcemy po prostu wykorzystać system wyborczy, żeby wyrzucić PiS,
Jeżeli tak powie, to jego wyborcy to zrozumieją. Bo nie chodzi o koalicję przecież. Chodzi o wspólną listę, tylko to jest dużo mniej niż koalicja. Aha. Znaczy, mnie Robert Biedroń trochę niepokoi, muszę powiedzieć. Widzę to od dłuższego czasu. Tak, ale to jest powiedzmy od 2 miesięcy przynajmniej. To znaczy, tak on mnie nie przekonuje, nie przekonuje mnie swoim wywodem po prostu. Jest rozczarowujący. Argumentacją, o którą się Jacek upomina, bo to jest, prawda, jak on to mówi, burza mózgów na dole, z którą on się kontaktuje i ta burza mózgów ma mu powiedzieć, co on ma myśleć. Politycznie, nie chcę być szyderczy. I to, no dobra, to jest jakaś metodologia dochodzenia do... Greps, ale też rozumiem, że on chce się ucho społeczne pokazać. Dobra, w porządku. Tylko, że po drodze, no, widać, że kalkuluje jakoś, po drodze atakuje przede wszystkim opozycję, prawda? A zwłaszcza Platformę Obywatelską. Bo jasne jest, że tu się może pożywić w sensie społecznym. I to mnie niepokoi, bo to może źle rokować po prostu z punktu widzenia interesu nadrzędnego, czyli zwycięstwa nad PiS-em. Ale też no, nie można nie widzieć, że to jest być może jedyna świeża, ożywcza propozycja, która się może pojawić w ciągu tego roku, bo już widać, że nie ma specjalnie szansy na jakąś inną nową, która może, że tak powiem, wchłonąć część tych, którzy normalnie by nie poszli do wyborów. Bo zniechęceni do starego układu, coraz bardziej nieufni wobec nowego, pozostaną w domu, czyli prawda? Czyli na końcu nie wiesz, czy to jest szansa, czy nie. Więc w końcu nie wiem. To on ma tę różdżkę w ręku. Słuchajcie, a tak teraz jak nią zacznie wymachiwać? Tak, trochę dygresja od polityki na moment. Czy Kler plus zapowiadany, a dzisiaj rozmawiałem z autorem film dokumentalny z mocnymi bardzo informacjami, faktami i postaciami, które na pewno nie chcą wystąpić w tym filmie Sekielskiego, Tomasza Sekielskiego o pedofilii. Czy będzie i w jakim stopniu będzie istotny czynnik dotyczący Kościoła, B, także rozgrywki całej politycznej? Kościoła z całą pewnością, bo to już w takich odczuciach społecznych zaczyna być zauważane. Ogromna rola społeczna tego filmu, ale politycznie również. Ten film będzie już moim zdaniem bije jednak w PiS, bo sojusz ołtarza stronę bardzo wielu ludzi niepokoi, nie podoba się, a on jest wyraźny. Te koncesje na rzecz Rydzyka, te kolejne miliony płynące do Torunia. Ludzie to wszystko widzą. Przecież ten film nie jest tylko o pedofilii, on jest o mnóstwie różnych spraw. Także o kondycji Polaków poza Kościołem. Więc moim zdaniem on odegrał, nie wiadomo dokładnie jaką, ale odegrał sporą rolę przy wyniku wyborczym w miastach w Polsce. O Klerze. Tak, o Klerze. Ale może też odegrać rolę polityczną przy tych wyborach nadchodzących. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo to jest coś takiego. Niewątpliwie i Kler, i te wszystkie afery pedofilskie, księdza Jankowskiego i tak dalej, i teraz film Sekielskiego nadchodzący. One przyspieszają erozję Kościoła katolickiego w Polsce. To jest dla mnie niewątpliwe. Jako instytucji. Jako instytucji. Ale przyspieszając tę erozję, zwiększają stres, także polityczny. To znaczy nasilają roszczenia tego Kościoła wobec państwa, żeby to państwo, ponieważ Kościół nie może przekonać obywateli do swoich racji, to państwo ma przymusem to zrobić w sprawie aborcji na przykład. Tak? W sprawie pieniędzy. To rosnące ciśnienie stwarza kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości, bo też coraz częściej słychać z kręgów episkopalnych, że no jak nie Prawo i Sprawiedliwość, to kto inny zrealizuje nasze postulaty? Bardzo proszę, no na przykład ta nowa partia. Pan Piotrowski. Jakaś, tak. Więc to niewątpliwie komplikuje sytuację, ale z drugiej strony też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że komplikuje też sytuację Platformy, ponieważ budzi antyklerykalne nastroje w dużej części społeczeństwa, a Platforma nigdy nie chciała być antyklerykalna, ponieważ walczy o to centrum umiarkowanych katolików. Także to powoduje, że w ogóle cała polityka staje się dużo trudniejsza, bo Kościół zestresowany staje się trochę takim, no bo to jest problem, że dzikim zwierzakiem. Nie można antagonizować katolików, a zagospodarować antyklerykalów. Dla każdej grupy politycznej. No, poza no nie, dla Biedronia nie. Dla Biedronia nie i powiedzmy dla, ja nie wiem, dla Nowoczesnej może też nie, no ale, czy dla Petru, ale
Ale jednak jeden z najfatalniejszych... Szalejący Kościół jest kłopotem. Z strasznych obrazów, jaki mi zostaje po tym poprzednim roku, to jest nasz rząd, który odwiedza ojca Rydzyka. A pląsający, tak. Tańce. Ale to było naprawdę, słuchajcie, żenujące. Żenujące. Tak. To było, to moim zdaniem, w jakiejś skali, gdzie do 10 punktów dałbym 11 punktów. Czegoś takiego... Ale wiesz, że to było nie po raz pierwszy. I może, bo tak. To jest ciekawe. My nie widzieliśmy takiego obrazka pierwszy raz. To było rok po roku. A w tym roku mam wrażenie, to wstrząsnęło ludźmi. Ale tak, wiesz, jakby dlaczego? Rzeczywiście widzieli to po raz pierwszy. Z tego pląsającego gremium wystawał Mateusz Morawiecki. A przedtem tam była pani Szydło. I to jest, mi się wydaje, zasadnicza różnica, że pani Szydło... Ale myślisz, że to Wiesław wstrząsnęło? Tam naturalnie na swoim miejscu, a ten Morawiecki już... A ja myślę, że Jacek jest chyba krok dalej, że ta Polska, której twarz zobaczyliśmy między innymi przy wyborach samorządowych, tak odjechała od tej Polski toruńskiej, od tych obrazków, że to są kompletnie inne światy. I może w tym momencie to było uderzające. Znaczy, to, ale ja też, znaczy tu Kler, a tu Pląs. Morawieckiego, który tańczy z Macierewiczem, prawda, i z Błaszczakiem, który po raz pierwszy od roku się uśmiechnął, taki był szczęśliwy podczas tego tańca, a z tyłu prokurator Piotrowicz z Różańcem. Z Różańcem. Tak. Z Różańcem. No, no przecież to tak, jakby ktoś jakąś karykaturę, Mrożek, jak gdyby... To jak z Kleru. To sytuacja tak z Kleru. Znaczy, jakby jaja z kościoła robili, tak naprawdę, jest katolicyzm. Ale bo sobie robią, bo to nie ma nic wspólnego z konfesyjną stroną katolicyzmu. To jest wyłącznie polityczna gra religią. I to mi się wydaje, jest niebezpieczne dla kościoła, niebezpieczne dla kościoła, ale to jest straszliwie demoralizujące dla nas wszystkich. To jest tak demoralizujące, jeżeli można w tych światłach to robić. Ale być może to uodparnia jednak tak zwanych obywateli, którzy jednak widzą to i jakiegoś dostają wstrząsu poznawczego. No bo przecież tego trudno to przeżyć w normalnym trybie, prawda? Jak się widzi takie obrazki. Ale czy hasło Paryż wart jest mszy się tu nie stosuje? Paryż jest, ale czy Toruń jest? Ale pewien wybitny ksiądz o nieposzlakowanej prawości, kiedy go pytałem jakiś czas temu, jak to było, że w latach 70., 80., w czasach opozycji Solidarności, tylu na każdym kroku spotykało się świetnych, otwartych, normalnych, sympatycznych księży, nie tylko patriotycznych, a w tej chwili ze świecą szukać. Jakoś gdzieś poznikali, a on powiedział wtedy bardzo ważne, ciekawe słowa. Zawsze byliśmy w mniejszości. Pamiętam to z tamtych lat, też miałem takie wrażenie. To kto będzie bohaterem roku, człowiekiem roku 2019? No właśnie. Może ponownie obywatel, który pójdzie do urn i wybierze. A ja myślę, że Donald Tusk. Kolejna zagadka. Że on ma klucze do sytuacji, że będzie albo czarnym charakterem tego roku, albo bohaterem w sensie pozytywnym. A ja muszę powiedzieć, że instynktownie... Jestem za tym, czuję to, co powiedział Wiesław. To znaczy, ja myślę, co więcej, że być może kluczem do rozstrzygnięć, których my po stronie obywatelsko-demokratycznej sobie życzymy, jest to, żeby na moment w jakiś sposób, cudzysłów, zapomnieć o Donaldzie Tusku, bo nam ani wyborów europejskich, ani parlamentarnych nie wygra i wygramy je wyłącznie wtedy, jeśli bohaterem będzie ten człowiek, o którym mówił Wiesław. I to jest dla mnie to był najfajniejszy obrazek tego 2018 roku. I powtarzam to już może któryś raz, ale kiedy siedzę w samochodzie w miejscu, które jest puste o tej 18.30 w niedzielę w Warszawie i widzę po prostu samochody śmigające w te i w te i w te i w te. I po prostu włączam sobie ten telefon i obserwuję w internecie te obrazki tych kolejek, tych ludzi stojących, myślę, to jest ten mój bohater i tu strasznie bym chciał, żeby to był ten masowy bohater, ten Polak, który powie okej, kochani, daliśmy wam szansę, przynajmniej bardzo wielu z nas, a teraz do widzenia, bo nie daliście rady. Nie będę silił wbrew się temu, co skandowaliście. Tak? Nie będę silił się na oryginalność. Zgadzam się z głosem profesora. Niech to będzie obywatel. Może nie mamy racji, ale jak mówił Lech Wałęsa, demokracja zdecydowała. Kto będzie. Dobra, to teraz życzenia, noworoczne życzenia, panowie. Dosyć proste chyba są. Tak. No, poza zdrowiem, co jest oczywiste, pogodą ducha i takimi radościami osobisto-rodzinnymi, no, życzyłbym sobie i Polsce
żeby to był znów normalny, demokratyczny kraj, coraz mocniej czujący się i lepiej w Europie, w Unii Europejskiej i w cywilizowanym świecie. Ja to powiążę z tym typem moim na bohatera, obywatela. To znaczy apelowałbym do naszej wspólnej odpowiedzialności. To znaczy, że to są poważne rzeczy. To, że czasami tak się coś zażartuje albo się coś powie, że się zrobi, a nie zrobi. Ja uważam, że to jest rok, w którym trzeba to zrobić wszystko. Po prostu zrobić. No, ja bym powiedział tak. Życzę Państwu, żeby właściwi ludzie wygrali wybory parlamentarne. Zwłaszcza. I jestem przekonany, że to jest łatwe życzenie, że można, że to się może spełnić. Ale życzę też nam wszystkim, żebyśmy pamiętali, po co wygrywamy te wybory. Że nie chodzi o to, kto, tylko co się będzie w tym kraju działo. Bo to jest najważniejsze, najtrudniejsze zadanie. Łatwo jest wygrać wybory. I jeszcze łatwiej jest zmarnować tą wygraną. Żeby to się nie stało, bo to się już w wielu przypadkach działo. W przyszłym roku, tak jeszcze starałem się zawsze dorzucić jakieś życzenia sportowe, ale w przyszłym roku nie mamy żadnej wielkiej imprezy piłkarskiej, żadnych igrzysk olimpijskich też nie mamy, ale będziemy mieć jeden niezwykle ważny mecz. Mam głębokie przekonanie, najważniejszy mecz od 30 lat. Wszyscy w nim zagramy. Wszyscy w nim zagramy. Nie będziemy widzami wcale, tylko wręcz przeciwnie. Czym mniej będziemy widzami, a czym bardziej będziemy grali, tym większa szansa jest na wygraną. I próbując się przesunąć tak, teleportować o rok, to ja bym sobie życzył, żebyśmy o tej porze myśleli sobie, no nie jest idealna, ciężka ta koalicja, a ciężko będzie. Ciężko, posklejali to, ale oj, ciężko będzie. Ten premier nieidealny, ci ministrowie, wicepremier, a gdzieś na końcu, cholera, mamy demokratyczną władzę. I normalną władzę, i normalny, nawet jeśli doskonale nie cudowny i doskonale niedoskonały, to jednak normalny, demokratyczny rząd, normalną władzę w normalnym kraju. Tyle sobie życzę. Aż tyle. Dwie butelki trzeba mrozić. Oby. Szampana, albo jak się uda, i wódkę, żeby się upić, jak się nie uda. Albo wypić jedno i drugie. No to dziękuję Państwu, dziękuję Panom. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I do zobaczenia za rok. Wszystkiego dobrego.